Dzień dobry wszystkim słuchaczom oglądającym chrześcijańską telewizję internetową. Czołem strażacy na progu rozpoczynającego się wakacyjnego miesiąca lipca. Witam Was w dniu 1 lipca 2021 roku. I cieszę się niezmiernie, że mogę się razem z Wami spotkać i zastanowić nad przesłaniem Bożego Słowa. Jest to hasło rozpoczynającego się miesiąca lipca, gdzie w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, wierszu 27 i 28 czytam: Bóg nie jest daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Panie i Boże nasz, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Każdy z nas od dłuższego już czasu czeka na wymarzone wakacje. Zaglądamy wszelkiego rodzaju foldery reklamujące turystyczne wakacyjne atrakcje. Jedni spędzą czas urlopu w domu, wśród najbliższych, inni wybiorą się w samochodową podróż, a jeszcze inni polecą gdzieś w odległe kraje. Jednakże każdy zastanawia się nad tym, jakie będą tegoroczne wakacje. Czy wszystko będzie ok? Na pewno nie są to pozbawione racji bytu pytania i wątpliwości. Zwłaszcza dziś, gdy docierają do nas jakieś dziwne, niepokojące, pandemiczne informacje. Czyżbyśmy znów musieli być sami? Czyżbyśmy znów musieli być zamknięci i nie przeżywalibyśmy wakacyjnego czasu tak, jak marzymy? Jednakże ja chcę Wam powiedzieć, nie bójcie się. Bóg naprawdę nie jest daleko od nas. Bóg jest wśród nas. On jest w nas. On jest z nami. I to nie jest, kochani, jakiś slogan ani teologiczne powiedzenie. To jest prawda emanująca z Bożego Słowa. To jest prawda emanująca z Biblii. Kochani, jesteśmy koroną Bożego stworzenia. Zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. W każdym z nas znajduje się Boża cząstka. I tenże Bóg w dniu sakramentu Chrztu Świętego przyjął nas do swojej społeczności. Staliśmy się Jego dziećmi. I ten Bóg nie zapomina o nas, jak my zapominamy o drugim człowieku. On jako miłosierny, łaskawy Ojciec otacza nas swoją opieką. On nas wspiera, wzmacnia, posila i prowadzi wszystkimi drogami. Czasem niewątpliwie są to trudne, wyboiste drogi, ale zawsze są to drogi pełne miłości, Bożej dobroci i Bożej opieki. Na pewno, jestem o tym przekonany, na wakacyjnych ścieżkach Bóg jest z nami. Ale aby tego doświadczyć, nie zapomnij codziennie się pomodlić. Nie zapomnij sięgnąć każdego dnia po Biblię. Albo otwórz aplikację z Biblią na co dzień i przeczytaj dwa wersety w ciągu dnia i krótką modlitwę. Nie zapomnij na wakacyjnych ścieżkach wejść do świątyni i razem z braćmi i siostrami zawołać do Pana. Nie zapomnij, jeśli masz taką możliwość, codziennie wysłuchać codziennika biblijnego. Wówczas zrozumiesz i doświadczysz bliskość Boga. Jesteś do tego gotów? Jeden z pieśniarzy powiada, gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi. Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt. Zobacz, jak matka w domu się trudzi. Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci, że każdy z nas stworzony jest przez Pana. I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, by dobra wieść była przekazywana, by miłość swą objawić przez nas mógł. Tak, Boga zobaczysz w drugim człowieku. To Jezus mówi, kto was widział i mnie widział.
kogo mogą w naszym życiu zobaczyć inni? Żyjąc Chrystusem, żyjąc Jego miłością, dobrocią, możesz być pewien, że zobaczą Jezusa i zaczną chwalić Boga, który jest w niebie. I dlatego życzę Wam, jak i sobie, by na wakacyjnych ścieżkach pełno w nas było Jezusa Chrystusa. Życzę, byśmy w Jego imieniu poznawali piękno otaczającego świata, w Jego imieniu wypoczywali i nabierali sił do trudnej, odpowiedzialnej służby ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. Pamiętajmy, On, Jezus Chrystus, jest z nami. Zachęcam Was. Pomódlmy się razem. Dziękujemy Ci za czas odpoczynku, który nam teraz dajesz. Pragniemy go spędzić godnie, na pożytek ciała i duszy. Strzeż nas od wszelkiego złego. Gdziekolwiek znajdować się będziemy, w domu i na wakacyjnych ścieżkach. Dziś, Panie Boże, ślubujemy Tobie pamiętać zawsze, że jesteśmy Twoimi dziećmi, które Ty miłujesz i obdarzasz codziennie dobrami Twojego serca ojcowskiego. A po czasie odpoczynku, który racz nam błogosławić, daj nowe siły i chęci do dalszej wytężonej pracy, nauki, służby, abyśmy stawali się mądrzejsi i bardziej przydatni dla społeczeństwa i Kościoła naszego. Wysłuchaj nas, Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrych, błogosławionych wakacji. Życzę Wam bliskości Jezusa Chrystusa, bo On jest z nami, wśród nas, pośród nas i w nas. Pozostańcie z Bogiem.